studiu jest z nami wójt gminy Sztabin, pan Tadeusz Drągiewicz. Dzień dobry, witam pana serdecznie. No nie ukrywam, że powodem naszego spotkania jest wielkie święto, które już w najbliższą niedzielę, 16 września w miejscowości Krasny Bór, właśnie w gminie Sztabin, odbędą się uroczystości dożynkowe. Wielkie święto, panie wójcie, dlaczego w miejscowości Krasny Bór? No tak się przyjęło w naszej gminie ostatnio, że dożynki organizujemy w parafii. Mamy na terenie 3 parafii i akurat w tym roku wypadło w miejscowości Krasny Bór. Miejscowość Krasny Bór, no to miejscowość w pewnym sensie szczególna, bo na terenie miejscowości jest taki piękny, zabytkowy, historyczny wręcz kościół. To jest jeden z najstarszych zabytków murowanych, sakralnych na Podlasiu, w którym znajduje się obraz Matki Boskiej Krasnoborskiej, który był ukoronowany przez papieża. Mówi pan o Podlasiu? Sztabin to już Podlasie? Czy... No jesteśmy jakby na pograniczu Podlasia i Mazur. Podlasie tak naprawdę zaczyna się za rzeką. Dopiero was, za rzeką. Rozumiem, że uroczystości rozłożone przynajmniej na kilka godzin. Kiedy się wszystko rozpocznie? Będzie tradycyjna msza święta? Tak, uroczystości rozpoczynają się mszą świętą w kościele w Krasnym Borze o godzinie 11:30 i o godzinie 13:00 po przemarszu na boisko szkolne. Tam rozpoczną się uroczystości dożynkowe i wszelkie rodzaje imprez. Koncerty, gry i zabawy. Tak, tak. To wszystko późnym wieczorem. Będą stargany, będą place zabaw dla dzieci. Będzie można korzystać z przysmaków przygotowanych przez poszczególne parafie, bo jest taką naszą tradycją już, że poszczególne parafie przygotowują potrawy, wypieki i to częstują uczestników tych dożynek.